Pani przewodnicząca, to co się zapowiadało wcześniej, to się ziściło. Jest koalicja obywatelska, jest współpraca. Wszystko po to, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, czy przede wszystkim dojście do władzy i naprawienie tego, co w waszej opinii zostało zepsute? Oczywiście koalicja obywatelska służy zawsze wygrywaniu wyborów, jak każda koalicja, ale również służy temu, żeby zrealizować nasz program. My akurat ten program samorządowy mamy zawarty w takim sześciopaku. On dotyczy zarówno darmowych biletów dla uczniów i dzieci szkolnych, dla komunikację zbiorową, jak i również na przykład ciepłych obiadów w szkołach. To jest akurat taki dorobek, który jest wniesiony, można powiedzieć, przez ten czynnik lewicowy, czyli przez Inicjatywę Polską Barbary Nowackiej, jak i kwestie w ogóle edukacyjne, tego, żeby szkoła była bardziej przyjazna dziecku, żeby dłużej te zajęcia były również po lekcjach atrakcyjne dla dzieci, tam, żeby mogło odrobić na przykład prace domowe, żeby z lekkim tornistrem wracały do domów. Są kwestie związane z infrastrukturą, czyli na przykład dalej kontynuowanie dróg lokalnych, kwestii związanych z drogami rowerowymi, kwestii związanej z remontem, bo bardzo często te orliki, które zostały zbudowane w tej chwili, już nie wyglądają tak, jak wyglądały kiedyś. Tu trzeba popracować nad tym. Bardzo ważnym elementem naszej polityki jest polityka senioralna. Tu chodzi zarówno o domy opieki, które potrzeba jest zorganizować, domy opieki również nad osobami chorymi na Alzheimera, ale również na przykład takie rozwiązanie, jak taki człowiek, który może pomóc w razie czego, asystent osoby starszej, która może mu pomóc w domu, bo większość Polaków chce jak najdłużej mieszkać, być samodzielnym, mieszkać u siebie w domu. W związku z tym czasami potrzebują pomocy. Również mówimy o rozwiązaniach, które mają bardziej charakter systemowy, na przykład jeden gospodarz dla województwa. Ogólnie rzecz biorąc, cała idea Koalicji Obywatelskiej to jest to, żeby postawić na jakość życia, na kwestie społeczne, a równocześnie na decentralizację, a nie centralizację. Ale z drugiej strony jest to też tak szeroki program, że jego nie da rady zrealizować tylko na tej płaszczyźnie samorządowej, więc idąc z tym tokiem rozumowania, jest to tak naprawdę też wstęp do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych i z tym samym programem będziecie szli również do parlamentu. My mówimy wprost, że wybory samorządowe są pierwszym krokiem, że potem będą wybory europarlamentarne, a potem parlamentarne, a na końcu prezydenckie. I we wszystkich tych wyborach trzeba przedstawić konkretną ofertę dla Polski i zwyciężać. Bo dla nas bardzo ważne jest to, że jesteśmy 3 lata po tamtych wyborach i widzimy, co się stało w Polsce. Widzimy stopień zniszczenia kwestii związanych z niezależnością władzy sądowniczej, widzimy kwestie zniszczenia naszych stosunków międzynarodowych, widzimy odbieranie praw kobiet i chcemy przeciwko temu wszystkiemu przeciwdziałać. W związku z tym zjednaczamy się w ramach dużej koalicji po to, żeby zwyciężać z PiS-em, ale również po to, żeby wprowadzać nasze propozycje programowe. My jako Nowoczesna stawiamy również na rozdział Kościoła i Państwa, co uważamy za bardzo ważne, przede wszystkim na wolność gospodarczą, czyli na swobody związane z tym, żeby nie było barier w gospodarce, na obniżanie, a nie podwyższanie podatków. Tych planów jest bardzo dużo, ale żeby je realizować, to najpierw trzeba wygrać. Prawo i Sprawiedliwość obiecuje w Policach budowę 150 mieszkań. Jak ten program Mieszkanie Plus wygląda na poziomie parlamentarnym? Jeżeli obserwujemy na program Mieszkanie Plus, to mamy jasną sytuację, że wiemy, że to im nie wyszło. Że realnie, rzecz biorąc, jeżeli spojrzymy, to jedyne, co im wyszło, to program 500+. I zadeklarowaliśmy już jako ugrupowanie w ramach Koalicji Obywatelskiej, że nikt nie zamierza tego programu likwidować. Natomiast Mieszkanie Plus okazało się nieudanym programem. Nikt nie przewidział tego, że wzrośnie cena budowy mieszkania. Nikt nie przewidział tego, że będzie niskie bezrobocie, w związku z tym będzie problem ze znalezieniem firm, które będą budować te mieszkania. Realnie rzecz biorąc, na razie plany w stosunku do wykonania, to widać, że to się zupełnie rozchodzi. Zresztą podobnie jak te słynne 1 000 000 aut elektrycznych, które już miały jeździć po drogach Polski. Bardzo wiele z tego, co PiS obiecywał, okazało się tylko hasłem wyborczym. Leki dla seniorów. Okazało się, że to jest bardzo ograniczona liczba leków i większość i tak trzeba płacić za to. Na przykład leki po przeszczepach okazały się dużo droższe w tej chwili niż były dotychczas. Podobnie mamy z bardzo wieloma, na przykład pomoc frankowiczom. Zupełnie nic nie zrobione ze strony rządu. Czyli mamy bardzo wiele obietnic, które nie zostało zrealizowane i w kółko tłumaczenie się i straszenie tym, że ktoś może coś zrobić programowi 500+. Nie, program 500+ zostanie, ale trzeba coś jeszcze zrobić. Trzeba na przykład naprawić system ochrony zdrowia. Czyli śmiało można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość w cudzysłowie kupiło sobie wyborców programem 500+, po to, żeby wprowadzić szeroko idące zmiany, chociażby w sądownictwie. Rzeczywiście PiS stosuje 500+ jak zasłonę dymną przeciwko temu, żeby nikt nie widział, że oni przejmują państwo, że przejmują spółki Skarbu Państwa, że się uwłaszczają na tych spółkach Skarbu Państwa, że przejmują wszystkie urzędy dla siebie, swoich krewnych i znajomych i że równocześnie dokonują zniszczenia władzy sądowniczej i naszych stosunków międzynarodowych. I jeżeli się przyjrzymy temu bliżej, to nie może być tak, że 500+ zamalowuje całą pleśń na ścianie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.